Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen i Destiny 2 Twierdza Cieni. Tak, Twierdza Cieni. To co mam zrobić teraz, to wejść przez portal i pogadać z Ikorą. Więc róbmy to. Dalej sobie eksperymentuję z buildem. Dalej mam gilotynę. Tą broń boczną gambitowską, powiedzmy, samotnika. I testuję sobie strzelbę. Metodka nie jak się nazywała, ale już porozmawiamy sobie z Ikorą. Będzie oczywiście scenka, ale cóż. Taki fabularne również są ważne. Prawda. Musiałam ujrzeć to na własne oczy. Jak długo to tu się działo i nas obserwowało? O wiele za długo. Muszę przyznać, że czuję się za to odpowiedzialna, Eris. Gdybym cię tu nie wysłała... Rozumiem twoją troskę, ale sama kieruję własnym losem. Obie wiemy, że nie przyszłaś tutaj przepraszać. Żeby powiedzieć, że miałaś rację. Wygląda na to, że odpowiedzialni za naszą zapaść wracają. Cisza! Jesteście nie do zniesienia! Zachowajcie swoje cierpienie dla kogoś, kogo to obchodzi! Eris, straż przednia jest na twoje rozkazy. A zatem, jeśli pozwolisz, Ikoro, mamy coś do zrobienia. Strażniku, cokolwiek sobie zażyczę. No właśnie. Co potrzebujesz, Eris, teraz, bo szczerze nie pamiętam. Jak w tej kampanii wychodziłem. Okej. Co mamy zrobić? Pokonaj... Trzech bossów koszmarów, aby zebrać ich esencję. Okej. Czyli w skrócie muszę... polować na koszmary. Damy radę. Dalej jestem tym dostrojeniem do łaski, ale... Myślę, na tym nieszczęsnym buildem kombinuję coś. A i tak wiem, że będę kierował się pod stazę, jak tylko wyjdzie ten dodatek następny. Za światło. Ej, koszmar dumy. A z kolasa będziemy mogli zaczepać, okej. Aha. Czyli wszystkich tu wybierześ tam dostać? Shit.
Nie ten guzik, nie chcę umierać, umrę. Już czuję, że umrę. Nie potrafię używać strzelby. Może umiem? Nie wiem, czy umiem, czy nie umiem. Wejście zrobione? Zrobione, dobra. Kiepski jestem w strzelbach. Jak widać. Naszą uwagę zawsze zaprząta to, co nas zżera od środka. Dla Skolasa była to jego własna pycha. Chciał pełnej kontroli nad wszystkimi rodami upadłych. Jego nieprzemyślany podbój spowodował, że wiele z nich wymarło. Pamięć o Skolasie to stałe przypomnienie o wszystkich tych, którzy stracili swe życie dla kaprysu. Jednego tylko Kela. Choćby nie wiem, jak bardzo piramidy się starały, nie będziemy bić się ze strachu. Teraz to w łeb. Next. Dobra, strzelba nie jest taka zła, ale trzeba mieć tu strzelać jeszcze. A ja generalnie strzelb nie używałem. Będąc całkiem szczerym. Kurczę, pieczony. Tak, myślałem, że to się może stać. Gdzie ten guzik? A miałem tam wjechać z przeproszeniem wirówką w nich. Aha, skończyła mi się amunicja, super. To turlu turlu wirujemy i idziemy dalej. Okej. Trendy, chyba tędy będziemy szli. Tak, tędy na to wygląda. Koszmar z Skolasa przed nami. Bierzmy go. Teraz będzie tykalny, chyba. Jest tykalny, dobrze. Teraz już nie jest. Ale poradzę sobie z nimi i tak. Okej, okay, I think he's dead. Dobra. Eris, naszym ostatnim koszmarem był Skolas. Zajęliśmy się nim. Znajdź mnie, jak będziesz gotów. Jeszcze dwa. Jakoś to idzie wszystko. Okej. Co mam tu zrobić? Dokonane koszmary. Układzie słonecznym. Do wytracanych sektorów. Okej, okay, okej. Okay. Następny. Ciężko stwierdzić, który to jest.
Ale lecimy teraz w podobne miejsce, zobaczymy, który to koszmar. Mam nadzieję, że nie ma. Prawdopodobnie będzie tam koszmar kroty. Koszmar kroty był upierdliwy, bo to mam ci mechanika. Poniekąd z rajdu. Z tego co mi tam delikatnie wiadomo. Z tego co się działo w Destiny 1. Zobaczymy, jaki to koszmar. Pożyjemy, zobaczymy. Lata temu Tanix rozerwał straż przednią na strzępy z powodu jednego zlecenia. Andal Brask został zamordowany z zimną krwią, a łowca straży przedniej pozostał bez przywódcy. Tanix ostatecznie zginął z rozkazu Kejda 6. Jednak blizny, jakie pozostawił wśród strażników, nigdy się do końca nie zagoiły. Po raz kolejny piramida czerpie korzyści z naszego wspólnego cierpienia. Nie poddamy się. Dobra, Tanix. Chyba też jakieś upadły kolejne. Tak szczerze. Tyle co się orientuje. Aczkolwiek nam osobiście nie było go spotkać dane. Kolasa, tak, Tanix ani diabła. Dobra, jakoś. Wiem, że nie wiem używać strzelby, ale jakoś to się nauczy troszkę. Da się chociaż troszkę nauczyć używać. A, to ten dziad. Też bardzo ruchliwy z tego twarzy. Załatwmy go. A kurczę, zaraz mi się amunicja do wieczora skończy i to źle. Gdzie on się podział? Potrzebnie chyba biłem się zresztą. Ostatnio polowałem na Tanixa, wygrając z Droliberem, ale... Ojojoj. W skrócie to nie było łatwe.
Dobra, chyba koniec tego będzie. Pech martwy. Tanix wszczął walkę, ale sobie z nim poradziliśmy, Eris. Dobrze. Każde zwycięstwo przybliża nas do piramidy. Okej, okay, to jeszcze jeden został. W takim razie koszmarek. Który? Ciekawe, który? Obstałem Krotę. Któż by inny? Aczkolwiek Taniksa nie kojarzy, żeby nasza postać mogła w ogóle kojarzyć. Gdy my weszliśmy do gry, to Kate już był w straży przedniej. Teraz tak, to jest... Upadli puknęli na księżycu. Okej. Okay. Zajebiście. Różne bountiesy ogarniam. Tego chyba nie zrobię. Ale to zrobię. Okej. Okay. Piekielna paszcza, ale to z przystani smutku będzie chyba bliżej. Żeby tam podjechać delikatnie. Tym będzie trzeba robić te esencje. I wbić się do piramidki. Tak, upadłych na księżycu idzie znaleźć. Tam to też się wszystko zrobi. Dwa fragmenty już mam. Nie mogę sterować. Ostatnio nie idzie gra tak jakbym chciał. Let's go. No to jest mój minus taki, że trzeba to odblokowywać, plus ten sprzęt jest na 850 chyba cały czas, każdy, który wyskakuje z tego. Mogło być wyżej. Ale nic. Potomstwo Kroty miało rządzę niszczenia nieznającą granic. Dlatego też powstał Fogot Niepowstrzymany. Aby wobec każdego czynić zło. A jednak nie Krota. Stalibyśmy dziś tutaj. Fogot jest uosobieniem strachu. Nie ma bardziej odpowiedniego koszmaru, który piramida mogłaby przyzwać, ani bardziej odpowiedniego koszmaru, którym mógłbyś zabić. Tak, zabijemy dziada. Fogot to od razu powiem dla tych, którzy może nie wiedzą. Kibutny ogr. Słosnaki udało się farmić. Ciekawe jak daleko będę do niego miał. A strzelba i tak ma kurczę kaburę autoładującą, więc nie wiem czemu ją przeładowuję ręcznie, ale to nic. Nie trafiłem. Gdzie są następni? A, są pode mną pewnie. Jakoś. Tak, będą pode mną coś koło tego. Mam nadzieję, że Europa nie będzie taka straszna. Mam nadzieję. Coraz bliżej.
chyba coraz bliżej. Nie wiem, jak Rolliber miał problem, żeby tutaj skoczyć. Hunter May, te sprawy. Gra tylko łowcą. Ja się w pewnym momencie podzieliłem na dwie klasy. Tytan i łowca. Nie, wróć, tytan i czarownik, przepraszam. Czarownik, tytan. Gdzie akurat bardziej to długo. Długo. Grałem tytanem. Powiedzieć, że przykładowo czarownikiem nie przyszedłem nigdy w Forsakena. Żadnej innej kampanii niż Czerwonej Wojny. Do momentu, aż zacząłem nagrywać teraz. Where am I supposed to go? This way? Chyba tędy. Tak, tędy. Dobra. Jest Fogot. Chlełam. Dopadnijmy go. Let's go. To jest różnica w mocy. Za pierwszym razem grałem tutaj z Rolliberem, mieliśmy wielki problem, jak go załatwić. Bo teraz też ją muszę odsunąć już stąd, zanim zdechnę, ale... Ej, gdzie mój... O. Ej, bo faktycznie to na... Okej, okay, he's dead. On był najtrudniejszy, muszę przyznać. Koszmaru Fogota już nie ma, Elis. A my jesteśmy jeszcze silniejsi. Zdążę usiąść? Nie zdążyłem usiąść. Dammit. No ale cóż. Dobra, to był ostatni z trzech. Teraz muszę tylko te esencje ogarnąć. Odblokować, stworzyć, nasycić. Jak zwał, tak zwał. Tak, teraz zobaczmy jeszcze zaraz. Co jest w tym, w tej esencji. Członkowie Roy. Okej, Rój. Rój, upadli i koszmary poza księżycem. No dobra. To w tym odcinku byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się przynajmniej w miarę podobało. Trzymajcie się ludzie i do następnego razu. Na razie.